A oto mecenasi układu porannego. ChatLab, chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Portu, platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wejdź na www.portu.pl. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę. Stany Zjednoczone nie poprą ataku Izraela na instalacje nuklearne w Iranie. Izrael zakazał wjazdu na swoje terytorium sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rosjanie po wycofaniu się Ukraińców całkowicie zajęli strategiczne miasto w obwodzie donieckim. Komisja Europejska opóźnia o rok realizację jednego z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu. Korea Południowa pierwszy raz zakupi polski sprzęt wojskowy. Portale społecznościowe będą musiały tłumaczyć się przed Komisją Europejską w sprawie swoich szkodliwych algorytmów. Czwartek, 3 października to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się zaatakowaniu przez Izrael instalacji nuklearnych Iranu. Izraelczycy przygotowują się do odwetu za wtorkowe wystrzelenie przez Irańczyków rakiet balistycznych, a w Libanie prowadzą walki z Hezbollahem. Amerykański prezydent Joe Biden zapowiedział przeprowadzenie rozmowy z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu. Biden podkreślił, że będzie przekonywał Netanyahu, aby nie atakował irańskich obiektów atomowych. Podczas narady z przedstawicielami grupy 7 najbogatszych państw świata, prezydent USA poruszył temat koordynacji odpowiedzi na ostatnie działania Iranu. Po spotkaniu zapowiedział nałożenie na Iran nowych sankcji. Szef izraelskiego rządu zapowiedział, że władze w Teheranie pożałują swojej decyzji o wystrzeleniu blisko 200 pocisków w kierunku jego kraju. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł Izraelczyków przed odpowiedzią na wtorkowe uderzenie, ponieważ wówczas podejmie on dużo bardziej radykalne kroki. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian powiedział, że dotychczasowe działania były demonstracją jedynie części irańskiej potęgi. Wczoraj siły obronne Izraela kontynuowały drugi dzień swojej operacji lądowej w południowym Libanie. Tym razem napotkały na opór ze strony Hezbollahu, próbującego odeprzeć izraelską ofensywę. Dowództwo w Tel Awiwie poinformowało, że w prawie 20 uderzeniach przeprowadzonych przez libańskie ugrupowanie zginęło co najmniej 8 izraelskich żołnierzy. Ponadto do 3 szpitali w Izraelu trafiło 38 osób, ale nie wspomniano, czy poszkodowani byli wojskowymi. Reporterzy amerykańskiej CNN uważają, że działania Izraelczyków w południowym Libanie są sprzeczne z oficjalnymi oświadczeniami izraelskich władz. Nagromadzenie sprzętu wojskowego sugeruje przygotowanie do działań na szeroką skalę, chociaż oficjalnie siły obronne Izraela utrzymują, iż prowadzą ograniczoną i punktową operację lądową. Izrael zakazał wjazdu na swoje terytorium sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Izraelczycy zarzucili Antonio Guterreszowi brak jednoznacznego potępienia irańskiego ataku na ich kraj. Izraelski minister spraw zagranicznych Israel Katz ogłosił uznanie Guterresza za persona non grata. Zdaniem Katza na postawienie stopy na izraelskiej ziemi nie zasługuje żadna osoba, która nie potrafiła potępić wtorkowego ostrzału Izraela przez Iran. Działania Iranu zostały potępione przez większość państw na świecie. Szef izraelskiej dyplomacji skrytykował sekretarza generalnego ONZ także za jego wcześniejszą politykę. Zarzucił Guterreszowi, że do dzisiaj nie potępił on ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael, przeprowadzonego na początku października ubiegłego roku. Nie podejmował ponadto żadnych działań mających na celu uznanie Hamasu za organizację terrorystyczną. Z wyżej wymienionych powodów Katz stwierdził, że kadencja Guterresza zostanie plamą na historii ONZ. Sekretarz generalny ONZ we wtorek wzywał uczestników konfliktu na Bliskim Wschodzie do większej powściągliwości. Podkreślił, że za wszelką cenę należy uniknąć wojny totalnej w Libanie, a jego suwerenność terytorialna powinna być przestrzegana. Guterresz zapewnił libańskiego premiera Najiba Mikatiego o pełnym przygotowaniu ONZ do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku izraelskiej interwencji w południowej części Libanu. Po blisko 2 latach ataków miasto Wuhledar zostało zdobyte przez Rosjan. Dziennik The Washington Post zwraca uwagę na niespotykaną dotąd szybkość, z jaką rosyjska armia w ciągu 2 miesięcy posuwała się na froncie. Ostatni ukraińscy żołnierze opuścili Wuhledar za zgodą dowództwa sił zbrojnych Ukrainy. W ten sposób mieli oni uniknąć okrążenia przez rosyjskie wojsko, które w ostatnich dniach prowadziło w tym rejonie intensywne ataki.
Miejscowość położona w obwodzie donieckim przez blisko 2,5 roku broniła się przed Rosjanami. Od czasu rozpoczęcia inwazji podjęli oni dwie nieudane próby zdobycia Wuhledaru. Pierwszą podjęli w październiku i listopadzie 2022 roku, a kolejną w styczniu i lutym 2023 roku. Jeszcze przed całkowitym zajęciem miasta Rosjanie kontrolowali większość okolicznych dróg, co utrudniło Ukraińcom zaopatrywanie swoich walczących jednostek. Wuhledar było ważne z punktu widzenia ukraińskiego wojska, bo było strategicznym węzłem komunikacyjnym. Jest ono położone niedaleko skrzyżowania dwóch kluczowych frontów, czyli wschodniego i południowego. The Washington Post pisze z kolei o niespotykanym dotąd tempie rosyjskiego natarcia w obwodzie donieckim. W sierpniu i wrześniu odnotowano też większą agresywność samych ataków. Ma ona związek ze zmianą taktyki przez rosyjską armię, która szturmuje ukraińskie pozycje grupami 3-4 żołnierzy. Wcześniej wysyłała po 10 swoich wojskowych, co znacząco ułatwiało ich wykrycie przez ukraińskie wojsko. Komisja Europejska opóźniła o rok wprowadzenie rozporządzenia w sprawie wylesienia. To jedno z najważniejszych założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Przepisy miały być bardzo szczegółowe i restrykcyjne, dlatego przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadecydowała, że zostaną one wprowadzone dopiero za rok. Dała tym samym europejskim przedsiębiorcom więcej czasu na dostosowanie się do nowych regulacji. Prawo dotyczące wylesienia zakłada, że firmy nie będą mogły importować produktów pochodzących z wycinki lasów. Do Unii Europejskiej nie trafiłyby m.in. drewno, soja, kauczuk, bydło, kawa, olej palmowy czy kakao. Przywódcy unijnych państw członkowskich i grup biznesowych krytykowali przepisy, ponieważ z ich punktu widzenia ich przestrzeganie byłoby niezwykle trudne. Zdaniem portalu Politico decyzja von der Leyen jest zwycięstwem przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. Niemiecki polityk od dłuższego czasu zabiega o złagodzenie założeń polityki klimatycznej forsowanej przez wspólnotę europejską. Jego pozycja negocjacyjna miała wzrosnąć po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których dużą liczbę mandatów uzyskały ugrupowania sprzeciwiające się Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Opóźnienie wdrożenia przepisów krytykują organizacje ekologiczne i europarlamentarna frakcja Zielonych Wolnego Sojuszu Europejskiego. Uznały one obecną politykę Komisji Europejskiej za krok wstecz w walce ze zmianami klimatycznymi. Korea Południowa jest zainteresowana zakupem polskich dronów kamikaze. Dotąd to Polska zamawiała południowo-koreański sprzęt wojskowy. Pierwszy w historii zakup produktów polskiego sektora zbrojeniowego przez Republikę Korei dotyczy dronów kamikaze Warmate 3. Umowa podpisana przez polską firmę WB Group i południowo-koreańską agencję DAPA przewiduje dostarczenie blisko 200 statków bezzałogowych. Łącznie Koreańczycy zapłacą za nie blisko 100 milionów złotych. Porozumienie może zostać rozszerzone o dostawę co najmniej 100 kolejnych dronów. Warmate są chwalone za swoją skuteczność podczas wojny na Ukrainie. Bezzałogowiec ma zasięg nawet 400 km i służy głównie do niszczenia pojazdów opancerzonych. Jego nowa wersja pozwala na ataki w roju oraz posiada ulepszone rozwiązania elektroniczne. Poza Ukrainą drony kupili jak dotąd kontrahenci z Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Współpraca zbrojeniowa Warszawy i Seulu obejmowała dotąd dostawy południowo-koreańskiego sprzętu wojskowego do Polski. Oba kraje zawarły m.in. umowy o sprzedaży Polsce 1000 czołgów K2, 672 haubic samobieżnych K9A, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K-239 Hunmo czy 48 lekkich samolotów bojowych F-50. Porozumienia przewidują transfer technologii i wiedzy technicznej oraz budowę czołgów w polskich zakładach zbrojeniowych. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec algorytmów wykorzystywanych przez czołowe portale społecznościowe. Mają one pozwalać na wysyłanie swoim użytkownikom fałszywych wiadomości i treści promujących samookaleczenie się. Dochodzenie dotyczy TikToka, YouTube'a i Snapchata. Serwisy będą musiały odpowiedzieć na szereg pytań Komisji Europejskiej zainteresowanej algorytmami proponującymi internautom materiały wideo. Główny organ wykonawczy Unii Europejskiej chce dowiedzieć się w ten sposób, dlaczego użytkownicy otrzymują fałszywe informacje na temat wyborów i niewłaściwe treści dotyczące zaburzeń odżywiania, depresji czy narkomanii. W tym kontekście kluczowe mają być funkcje pokroju automatycznego odtwarzania filmów i możliwości ich wielokrotnego powtarzania. Platformy społecznościowe będą musiały też odpowiedzieć, czy stosują odpowiednie zabezpieczenia przed podobnymi treściami.
Urzędnicy Komisji Europejskiej w rozmowach z telewizją Euronews podkreślają, że postępowanie powinno zostać odebrane jako sygnał ostrzegawczy dla mediów społecznościowych. Muszą one teraz zmienić swoją politykę, pozwalając użytkownikom na ukrywanie wybranych przez nich rodzajów nagrań. Dochodzenie zostało wszczęte na mocy unijnej ustawy o usługach cyfrowych. Pozwala ona na nakładanie kar pieniężnych na firmy technologiczne niestosujące się do bardziej restrykcyjnych norm w zakresie przejrzystości polityki prowadzonej przez nie wobec internautów. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. ChatLab, chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Portu, platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wejdź na www.portu.pl. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę.